Słyszałem, widzowie, że w McDonald's pojawił się jakiś nowy, straszny shake. Nazywa się on Grimace Shake. Przedstawia pewną fioletową postać, która wygląda dosyć strasznie. A podobno po wypiciu tego shake'a z ludźmi dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Więc dzisiaj postanowiłem zamówić z McDonald's jakiegoś shake'a i sprawdzić, czy przyjdzie do mnie właśnie Grimace Shake, po którego wypiciu mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Dobra, odebrałem paczkę. Zabieram tą paczkę teraz do pokoju i zanim otworzę tego shake'a i go wypiję, chcę sprawdzić, co się dzieje z ludźmi, którzy wypili Grimace Shake'a, żeby upewnić się, czy mi się nic nie stanie. Oglądajcie koniecznie cały odcinek. O, dobra, zaczynamy. Wszystkiego najlepszego, Grimace. O, piją Shake'a. Co jest? Ej! Ja mam to wypić? Ja tego nie mogę wypić! Co mu się dzieje? Czy to naprawdę się dzieje po wypiciu tego Shake'a? Dobra. Sprawdźmy, to będzie kolejne nagranie. Jeżeli na kolejnym nagraniu takie samo... Dobra, to jest dziwne, co ten shake robi z ludźmi. Dobra, próbuję, póki co nic się nie dzieje, zobaczcie. Okej, okay, myślałem przez chwilę, że nic się nie będzie działo, a tutaj patrz co. O, Mr. Beast. Mr. Beast. Co jest? Mr. Beast stracił aż włosy od tego shake'a. Dobra. A właśnie, dlaczego jest fioletowy, co nie? O nie! Trafił do szpitala po wypiciu Grimace Shake'a. A teraz co jest? Rekin testuje Grimace Shake'a? No nieźle, dobra, sprawdzimy. What? O co to chodzi? O co to chodzi? Grimace Shake! To jest prawdziwy Grimace! O nie! O nie! Zaatakował go! I wypił! Wypił z rekina! O co to chodzi? Dobra. Nie, nie, dobra, to jest przesada. Ludzie serio coś takiego robią. Nie no, przecież wiadomo, że Grimace nie jest prawdziwy. No, temu się nic nie stanie, ale patrzcie, jemu pasuje nawet koszulka do tego Grimace Shake'a. Napiszcie, czy chcielibyście koszulki fioletowe. What? Co jest? Czemu on trafił do wody? Grimace go... zatopił. No niestety. O, robią ogromnego Grimace Shake'a! Let's go! Też może zrobić własnego Grimace Shake'a. Patrz, próbują. Co jest? O nie! Po wypiciu tak dużego Grimace Shake'a na pewno nie stanie się nic dobrego. Nie! Co tu się dzieje? Wszystkiego najlepszego, Grimace. Oczywiście, widzowie, to wszystko jest udawane, to nie jest nic naprawdę. Bo w wypadku Grimace Shake'a nie dzieją się takie rzeczy naprawdę. Nie dzieją się. Co jest? Jak oni to nagrywają? Jak on się tam dostał? Nie, dobra, to jest przesada. Ten trend jest jeszcze bardziej głupi, jeszcze głupszy od Skibi Toilet trendu. Grimace Milkshake Review, dobra. Kolejny testuję. Czy nie zauważyliście, że ostatnio te trendy robią się coraz dziwniejsze? Najpierw Skibidi Toilet, czyli głowa w toalecie, co już samo w sobie jest mega dziwne. O nie, co mu się stało? Zobaczył kogoś za oknem po wypiciu Grimace Shake'a. O nie, ktoś mu wszedł do pokoju. Dobra, to jest straszne, serio. O, hello, spróbujmy nowego Grimace Shake'a. O, co? O nie. Okej, okay, on już był opętany przed wypiciem Grimace Shake'a, więc sorry, ale to nie powód po wypiciu Grimace Shake'a, że tobie się to stało. Po prostu już taki byłeś. Sorry. Ale o co tu chodzi? Dobra, nie chcę oglądać dalej tych. Grimace Shake to najnowszy, najbardziej dziwny, chory trend. Ciekawe jestem, jaki będzie kolejny, już nie mogę doczekać. Haha. O, ten ziomek. What? Ale efekty! Nieźle. Wszystkiego najlepszego, Grimace. O nie. O nie. Co to jest? Powiedz mi, co się stało dzisiaj? Wypili shake'a. Nie mogę na to patrzeć. I potem wszystko się zaczęło. Nie mogli przestać. Czego? Nie mogli przestać... Co? A, nie mogli powstrzymać Grimace'a! Okej! Okay. Nie mogli powstrzymać! Chodziło, że
Grimace ich zaatakował. W ogóle moje tło jest takie trochę grimisowe, jest trochę fioletowe. Patrz, on wypił 4 naraz! O nie! Dobra, to jest przesada, to jest przesada, współczuję mu. Co tu się dzieje? O, tego gościa znam skądś, nie kojarzę skąd. O nie! Nie, o chyba. I potem posprzątaj coś takiego. Nagraj takiego TikToka i posprzątaj. Nie chciałoby mi się, nie? O nie. O, to byłoby łatwiej nagrać, przynajmniej nie trzeba sprzątać. Okej, okay. A to co? Czy on jest na drzewie? Czy mi się wydawało? Ej, patrz, on przez chwilę... Czy on się stał tutaj fioletowy? Tak to wygląda, nie? Jakby był fioletowy. Albo taki różowy. Czy Grimace sprawia, że twoja skóra zmienia kolor? O, Grimace Shake! Spróbuj go! O, ty też tego spróbujesz. Nie polecam Grimace Shake'a. Nie polecam Grimace Shake'a. Wiecie co? Ciekaw jestem, Grimace Shake, jak wpłynęła ta reklama na sprzedaż w McDonald's. Pewnie bardzo dużo się sprzedało tych Grimace Shake'ów. Każdy chciał je spróbować. A ja też będę musiał je spróbować. Ale mi się nic nie stanie, bo oni tutaj udawają. To nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwe. Nie dzieją się takie rzeczy po wypiciu Grimace Shake'a. O, kolejny ziomek wziął sobie Grimace Shake'a. I co teraz? A, dobra, tam widać ukrytą kamerę gdzieś. Ziomek... O co tu chodzi? To jest ukryta kamera! I teraz będą ich szpiegować? Tak wygląda na to, że będą ich szpiegować. Patrz, szpiegują ich faktycznie. Pije sobie Grimace Shake'a, jedzie do domu. Nie jest nawet całkiem dobre, mówi, że jest całkiem dobre. Patrz, jego ziomek też to pije. O nie. Zniknął! Zniknął! No i przypał, mordeczku. Mamy przypał. Patrz, szuka go. Ciekawe, czy go znajdzie. Halo? O nie, on tam jest. Jego ziomek. To już nie jest twój ziomek, uciekaj stary. On wypił Grimace Shake'a, on się zmienił, wiesz? To już nie jest twój ziomek. Wiem, że się przyjaźniliście. Może długo, ale to jest koniec znajomości z nim. Jeżeli do niego podejdziesz, stanie ci się dokładnie to samo, co jemu. O nie! Okazało się, że on... Że on... sobie wyobraził tego kolegę i to nie jest on tak naprawdę. O, pojawił się za nim. O, nie bądź się na mnie smutny, że się spóźniłem z wypiciem Grimace Shake'a. O! No, chyba był smutny, że się spóźniłeś, mordeczko. Może jakbyś się nie spóźnił, to by się Grimace Shake nie wkurzył. Dobra, ziomek próbuje, no jak sami już wiecie co, Grimace Shake'a. Ja już wiem, co ci się wydarzy, nie musisz mi pokazywać. Nie pij tego! O, jest całkiem... Dobre. No chyba niedobre. Czemu? Patrz, jak ten shake się trzyma idealnie na jego głowie. O co to chodzi? Patrz, ziomek, nie pij tego. Serio, odradzam ci. Odradzam ci. Ja to wypiję, ale ty tego nie pij. O nie. On specjalnie pobrudził swoje auto, żeby to nagrać. Ciekaw jestem, jak reagowali ludzie naokoło, kiedy przechodzili obok niego, co nie? I widzieli to, co on odwala. O! Co się dzieje? Dobra, chłopco przeleciał całą przyszłość, przeszłość i wrócił z powrotem, co nie? Podróż w czasie po prostu zrobił. Chicken Grim Nuggets, nieźle. Czekaj. What? Kurczaki go zjadają! Dobra, to jest serio straszne. Dobra, nie chciałem tego oglądać. Co teraz się wydaje? Czy ja słyszałem splasha z Fortnite'a? Patrz, trafił! O nie. Nie czuję się dobrze. Grimace Shake! I znowu to. O co tu? Nie, dobra, to jest przesada. Ten trend powinni usunąć. Marnują Grimace Shake'a, wylewają go na siebie. Nie powinno tak być. O, patrz. Koszulka im pasuje do Grimace Shake'a. No, i jak smakuje dobrze. No, jak zwykle. O, kto by się tego spodziewał? Mhm. No, tak się skończyło picie Grimace Shake'a. A co, jest związany? Nie, jak to wygląda. No i koniec. Wszystkiego najlepszego, Grimace. McDonald's. O, to jest CMO McDonald's. O, cieszy się, że wszyscy piją Shake'a, Grimace Shake'a i są zadowoleni.
I co się wydarzy z naszym pracownikiem McDonalda? Czy stanie mu się to samo, co z tymi wszystkimi osobami wcześniej? O! No to, jak widzicie, chyba już długo w McDonaldzie nie popracuję. Znowu ma grymis shake'a. No, i co ci się stanie? Coś innego niż... Nie, no Grimis, co ty zrobiłeś tym wszystkim ludziom? Mogłeś im odpuścić, czy on wypije 3 na raz? O nie! Potrójnie zostaniesz zgrymisowany. O nie? Halo? Grimis? Nie rób mu krzywdy. Czy to jest jego ziomek, który go nagrywał? O! Co to za radio? Wow! Jest związany. O nie, to mówi do niego Grimis! To on zrobił z jego ziomkiem! Grimis, nie! To prawdziwy Grimis! Parapa! Idealna reklama dla McDonald's. Co ci się stało? A, on nam udowodnił, że nic się nie dzieje. Wierzę mu. Ja też to przetestuję. Mi się na pewno nic nie stanie. Co? Właśnie, to jest tylko żart. No, jak spróbujecie tego shake'a, nic się nie stanie. Mówię wam. To jest pewne. Dobra, no wypij go, już czekam na to. Zaraz sam go wypiję. Mam go tutaj. Zaraz go wypiję, zobaczysz. No, czy ty to wypijesz dzisiaj, czy... Dobra, patrzę na ciebie pijąc. Okej, okay, nic się nie dzieje. Wypij to i udowodnij, że nic się nie stanie. Okej. Okay. No widzicie? Piję to. Nawet kilka łyk... Czy ja słyszałem otwierające się drzwi? O, smakuje jak? Jak normalny shake. Co jest? Dobrze, a teraz to, na co wszyscy czekaliście. Unboxing shake'a. Czy będzie to Grimis shake? Mam nadzieję, że nie. Ponieważ jeśli McDonald's wysłał mi nowego Grimis shake'a, a ja go wypiję, to może mi się stać dokładnie to, co z tymi wszystkimi osobami na tych filmach. Otwieramy. Co to? To nowy Grimis shake? Nie wiem czemu, ale nie mam w środku słomki. To chyba zły znak. Ale dobra, testujemy go. Nie jest taki zły.